Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Zapraszam tutaj bliżej. Tak. Dostałem od pani wydruk do wykonania próbny, żeby pani zobaczyła na nowym materiale kompozytowym. Myślę, że warto byłoby spojrzeć, jak to będzie wyglądało. Kolorystyka jest taka bardzo nasycona, ładna jest. Bardzo dobrze sobie ten materiał radzi. Natomiast chciałbym jeszcze pokazać jedną rzecz. Przygotowałem w ramach tego, że mamy zacząć nową współpracę, też alternatywny wydruk, trochę innej jakości. Dobrze? Okay. To teraz dobrze. Proszę poczekać. O, to pokażę pani drugi wydruk. Co pani sądzi? Ania. Cześć, Ania. Dzień dobry. Dzień dobry. No, odzwierciedlenie kolorów, jeden do jeden. Wszystko się zgadza. Ania, mogę ci zrobić remont? Tak. Aguś, dziękuję ci, kochana. Twoi przyjaciele cię naprawdę kochają. Chcemy ci oddać to wszystko, co wydałaś na świat dobrego, ale chcemy cię też trochę uratować. I mam absolutny zaszczyt zadać ci to pytanie jeszcze raz w przeludziach. Mm-hmm. Możemy ci zrobić remont? Ale naprawdę zaczynamy dziś. Jedziemy teraz do ciebie do domu. Już. Aha, a skoro wydrukowaliśmy niespodziankę i uzyskaliśmy akcept, pora zobaczyć mieszkanie i lepiej się poznać. Kiedy mama zachorowała? Jeszcze jak babcia przeszła tego pierwszego raka, to jeszcze było jako tako. Okay. Ale jak się zaczęły takie stany chorobowe po tej leczeniu, to wtedy widać było, że mama podupada. Nie chciała z babcią jeździć już w ogóle nigdzie, nie chciała jej w żaden sposób pomagać. Ona się leczy? Leczyła się dość długo. Jak pracowałam w Centrum Zdrowia, to miałam nad tym jakąś pieczę, bo wiedziałam, czy przychodzi, czy nie przychodzi na spotkania. Teraz nie. Ale też nie możesz tego wszystkiego brać na siebie. No, ale czuję się też taka winna i odpowiedzialna za to, że ona... winna? Nie wiem, bo się w ogóle tak czuję, jakbym była jej mamą. Nie wiem. Nie, nie można pomóc nikomu, kto tej pomocy nie chce. Nie chcę. Myślę, że dla ciebie to mieszkanie jest ratunkiem. Dużo. Ale oprócz tego musisz też przestać brać na siebie wszystko i cały świat. Tak.